Na pewno, żeby w kolarstwie górskim odnieść sukces, znaczy po pierwsze trzeba mieć po prostu zdrowie i tego się nie oszuka, to jest dyscyplina wytrzymałościowa i trzeba mieć po prostu wrodzone predyspozycje do sportów wytrzymałościowych, czyli tak zwane wysokie V2 max, czyli maksymalne pochłanianie tlenu. To się też trochę da wytrenować, no ale ten poziom taki wrodzony musi być wysoki, żeby rywalizować. Natomiast oprócz tego są zdolności techniczne, ponieważ mamy bardzo czasami karkołomne zjazdy i trzeba to lubić, trzeba lubić tą wyższą adrenalinę, która się przy tych zjazdach pojawia, bo no, zwłaszcza w tym procesie treningu trzeba gdzieś przełamywać swoje bariery. Każdy gdzieś w którymś momencie się obawia trudności, których jeszcze wcześniej nie pokonywał, więc no, ta adrenalina się pojawia często. Później jak już się jest na wysokim poziomie, no to te zjazdy już tak nie straszą, one wydają się niebezpieczne z punktu widzenia kibica, ale dla nas już takie nie są. Natomiast do tego procesu jest jednak długa, do tego momentu jest jednak długa droga. Na pewno trzeba być odpornym na ból, bo godzina 20 ścigania to jest jazda na granicy bólu i no najlepiej ma zawsze ten, który jedzie pierwszy, bo mówi się, że ten, który najwięcej zniesie, to wygrywa, a to nie jest prawda, bo ten pierwszy narzuca tempa, a cała reszta przechodzi ponad swoje granice, żeby utrzymać to jego tempo, więc tak naprawdę im dalej się jest, tym się bardziej cierpi, bo się chce być wyżej. Więc no, trzeba lubić się zmęczyć i być odpornym na ten ból taki związany z wysiłkiem fizycznym. No, sport uczy pokory, więc nie wiem, czy trzeba trochę mieć tej pokory w sobie, czy tego się też nabiera w sporcie, bo tak jak mówiłam wcześniej, niestety nie da się zawsze wygrywać i trzeba umiejętnie przyjmować przegrane, bo nie porażki, bo często mówię, że trzeba wykreślić ze swojego słownika słowo porażka, no bo porażka to brzmi tak, jakby się coś komuś nie udało, tak? A przegrana w wyścigu po prostu się zdarza, no bo startuje 100, to 99 będzie przegranych, tak? A jeden będzie wygrany. I z tych przegranych po prostu trzeba wyciągać wnioski i traktować je jak lekcje. I co jeszcze z takich psychicznych predyspozycji? To jest chyba po prostu taka bardziej uwielbienie outdooru i przygody, bo jak dla mnie kolarstwo górskie, w ogóle wszystkie sporty outdoorowe, to jest po prostu przygoda. I im więcej mamy w sobie w tej pasji, tym dłużej w sporcie zostaniemy. Ja największe problemy miałam takie motywacyjne wtedy, kiedy gdzieś wpadłam w taką rutynę. Traktowałam trening jak pracę, bo mam zobowiązania sponsorskie, mam zobowiązania w stosunku do kadry narodowej. I wtedy w ogóle traciłam efekty pracy i traciłam też przyjemność, no ale przede wszystkim właśnie nie było efektów. A jak starałam się skupiać na tym, żeby to, co robię, mi sprawiało przyjemność jednocześnie, nie myśląc o tych zobowiązaniach, no to od razu w ogóle też i zupełnie inne miałam efekty treningu, zupełnie inne miałam wyniki na zawodach. Więc no, żeby mieć dobre wyniki, trzeba po prostu lubić to, co się robi. To jest chyba podstawa. I to nie tylko w sporcie, ale generalnie w życiu. Jeżeli coś lubimy robić, to robimy to z przyjemnością i od razu mamy lepsze wyniki. Wiesz co, no, jest to przede wszystkim doświadczenie z wielu wyścigów i wtedy sobie myślę, dobra, no teraz mnie boli, ale może za chwilę ta osoba z przodu będzie miała kryzys, a pewnie ta osoba z przodu cierpi tak samo jak ja i czeka, aż ja odpuszczę. Kiedyś nawet sobie robiłam jakieś notatki przed zawodami i pisałam na przykład, dobra, to jutro jedź tak, jakby od tego zależało twoje życie. No i potem jadę na 10. miejscu, no tak mam właśnie dziewczyny w zasięgu, tak sobie myślę, czy ty jedziesz tak, jakby od tego zależało twoje życie? No nie, chyba jakby tam ktoś, jakiś morderca za tobą biegł, to byś jechała szybciej, nie? I wtedy dociskałam. No a jednak też i ta świadomość, że w którymś momencie jest meta, no sprawia, że jesteś w stanie wykrzesać z siebie naprawdę dużo. Często się widzi sportowców, którzy zaraz tylko przekraczają linię mety i po prostu odcina ich zupełnie. No ale to jest właśnie jednak to nastawienie, że do tego momentu właśnie walczysz tak, jakby od tego zależało twoje życie i psychicznie mijasz tą linię mety i od razu odcina ci zupełnie moc, tak? Bo to tak wygląda, jakby ktoś wyciągnął wtyczkę, a to tak naprawdę jest właśnie działanie naszej psychiki, więc
no ta świadomość, że jednak na mecie ten ból się kończy, pomaga. No i też dobrze powiedział kiedyś Lance Armstrong, który może nie jest najlepszym autorytetem w tej chwili, ale ten cytat bardzo, bardzo lubię. On powiedział, pain is temporary, quitting lasts forever. Czyli ból jest tymczasowy, a jak się poddasz, to potem masz takiego moralniaka już na długo, długo i ciężko jest sobie z tym poradzić. Więc ja w ogóle jak zaczęłam się ścigać, to podjęłam decyzję, że niezależnie co by się nie działo, to nie wycofuję się z wyścigów i walczę do samego końca, nieważne na której pozycji jadę. Bo potem zawsze będziesz myślał, a kurczę, mogłeś więcej, nie? A po co leciałeś na drugi koniec świata, jak nie dałeś z siebie wszystkiego? Więc po to, żeby na mecie mieć to czyste sumienie i być po prostu okej z samym sobą, warto oddać z siebie wszystko w trakcie wyścigu czy w trakcie wyzwań, które podejmujemy. Taki wyścig, gdzie czułam, że zrobiłam wszystko, a wynik był totalnie do dupy. Miałam niestety na koniec swojej kariery wyścig, na którym mi bardzo zależało. To były moje ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio, gdzie przyjechałam na 20 albo nawet 21 miejscu. Wymazuję to wydarzenie z pamięci, tego nie pamiętam dokładnie. Natomiast no i wynik totalnie zły. Ja w ogóle słynęłam zawsze z tego, że na te imprezy takie docelowe, nieważne jak jeździłam w sezonie, to na imprezy docelowe zawsze potrafiłam jakoś tak się i zmobilizować psychicznie, ale ułożyć sobie program treningowy, zgrupowania wysokogórskie, że zawsze na tę najważniejszą imprezę naprawdę byłam w czołówce. Dokładnie, dowoziłam. Z tego słynęłam. Tymczasem przyszły Igrzyska Olimpijskie w Tokio, ja przyjechałam na 20 czy 21 miejscu, więc no daleko poza moimi oczekiwaniami, poza tym, na co czułam, że jestem przygotowana. Natomiast wiedziałam, że no, zrobiłam wszystko tak, jak zaplanowałam, tak jak chciałam, tak jak wierzyłam, że jest dobrze i nie zmieniłabym nic po drodze. No i po prostu tak się wydarzyło, taki miałam dzień, w związku z czym no, okej, smutno mi, że ostatnie igrzyska kończę słabym wynikiem, natomiast jestem absolutnie ze sobą rozliczona. Wiem, że nic nie mogłam zrobić inaczej, lepiej. Czy inaczej mogłam, ale gdybym się cofnęła 2 miesiące wcześniej, to zrobiłam dokładnie tak samo, tak? W sensie nie widziałam, gdzie mogłam popełnić błąd, w związku z czym byłam okej i nie było żadnego ani płaczu, ani przekleństw, tylko no, po prostu trzeba przyjąć na klatę, że nie zawsze wychodzi. No po czasie stwierdzam, że to była klątwa chorążego, w związku z czym w ogóle jestem rozliczona, tak? Natomiast nie będę tak mówiła, bo już nikt nie będzie chciał być chorążem reprezentacji Polski. Mówię, po prostu tak jest. Dzień przed wyścigiem czułam się super, ba na rozjeździe po wyścigu się czułam super, ale też nie byłam jedyną zawodniczką, której nie poszło, bo dziewczyna, która wygrywała w tamtym roku wszystkie Puchary Świata, przyjechała też za mną, no i ona była totalnie zrozpaczona, ale myślę, że też musiała to sobie właśnie przerobić, bo jeżeli jesteśmy, mówię, mamy czyste sumienie, że zrobiliśmy wszystko jak najlepiej, to nie to, że zaimprezowaliśmy 2 dni przed albo olewaliśmy trening, pojechaliśmy sobie na wakacje czy cokolwiek innego, tylko wykonaliśmy swoją pracę najlepiej jak się dało, no to jest okej, no, wynik nie zawsze będzie. Ja tak naprawdę jak zaczęłam swoją przygodę ze sportem, to od razu zaczęłam wygrywać, więc te pierwsze takie wyścigi to było zawsze takie, że wow, nie? I że ja i w ogóle, ale nie taka, nie miałam takiej aż satysfakcji z tej pracy, no bo to mi przychodziło stosunkowo łatwo, więc w ogóle miałam mega szczęście i też dzięki temu się szybko wkręciłam do sportu. I później też takie pierwsze wyścigi już na arenie nawet międzynarodowej, to najczęściej to było bardziej takie, że wow, że ja na Mistrzostwach Świata druga, że w ogóle jak to się wydarzyło. Natomiast taką przepotężną satysfakcję, że po prostu wiem, że było mega ciężko, ale po prostu nie tylko tym, że mam talent, ale po prostu ciężką pracą, zebraniem mega profesjonalnego zespołu, który jednocześnie był na 200% zaangażowany w przygotowania, dobrym planem, osiągnęliśmy wynik, to uczucie miałam w Rio de Janeiro na Igrzyska w 2016 roku, to był mój drugi medal, trzecie Igrzyska, po drodze jedne przepadły przez kontuzję, no i tam to była po prostu taka na maksa świadoma praca, dopracowanie każdego jednego detalu,
I to dawało tak niesamowitą satysfakcję, że naprawdę tego uczucia z Rio to nie zapomnę. Plus oczywiście mega szczęście dzielone razem z ekipą, bo ekipa, z którą współpracowałam, na myśli trenera, fizjoterapeutkę, mechanika, lekarza, trenera techniki, no to wszystko są ludzie, z którymi do tej pory mam kontakt, taka moja rodzina druga. I to, że na mecie mogę się cieszyć razem z tą grupą takich mega zaufanych, zaprzyjaźnionych ludzi, to no, fenomenalna sprawa i rzecz, dla której warto było naprawdę poświęcić wiele, wiele lat ciężkiej pracy.